Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku chciałabym pozdrowić kolejną osóbkę, także dzięki za suba i dzięki za dzwoneczek i serdecznie Was przeprosić, bo niestety trochę nabroiłam na zasadzie, nie wytrzymałam, znowu nagrywam odcinek zanim dostanę Wasze komentarze z poprzednich odcinków. Ale tak, to co bym chciała powiedzieć, to zauważyłam już, że pod niektórymi odcinkami pojawiły się komentarze, żeby postawić więcej rzeczy z przemysłowym śladem ekologicznym, bo nie wyrobimy kompletnie z tym niszczeniem i zaraz będzie wszystko eko. Więc tak jak w poprzednim też odcinku, którego jeszcze nie widzieliście, stanęło na tym, że musimy dokupić kolejny generator. Sugerowaliście, żeby jednak tych urządzeń było dużo więcej. To zobaczmy, co jeszcze daje nam tutaj ten ślad przemysłowy. O, to są ekologiczne ślady jak na razie, wszystko. Czy jak wpiszę ślad ekologiczny przemysłowy, to mi wyskoczy, czy nie bardzo? No właśnie, nie wyskakuje. Potrzebuję Waszych sugestii, co więcej zostawia takiego śladu, bo z tego co pamiętam, ślad zostawiają takie kominki. Co prawda nie mamy miejsca na kominek, ale się upewnimy. Ślad ekologiczny przemysłowy 5, ślad... Okej. Czyli każdy ma ten ślad ekologiczny przemysłowy 5, ten zajmuje najmniej miejsca. W takim razie... wcisnę ten kominek tutaj. W nadziei, że jak podosuwam to bardziej jeszcze do ściany, że Simowie będą w stanie przejść i nie będzie to w żaden sposób tutaj nam blokować wszystkiego. I musimy zdobyć pieniążki po prostu na kolejne generatory. Tak więc jak widzicie, no niestety jest to dość ciężka sprawa. Aha, nie mamy jak tego rozpalić. Według mnie nie ma tutaj dostępu. No nic, w takim razie na razie zróbmy to w wyposażeniu domu, póki mamy ten jeszcze bonus. Kwestia jest w sumie taka, że poczekajcie, czy to nie jest tak, że to zajmuje kratki? Mhm, to nam zajmuje pola. Okej. To mam inny pomysł. Żeby to trochę zwęzić, przedłużając po prostu fragment mieszkania, wcisnąć ten kominek. Tylko że teraz nie mamy co zrobić z TV, czy mamy jakieś inne TV? To chyba też jest spalone niestety. Czy mamy jakieś TV, które jesteśmy w stanie użyć inaczej? Okej, mamy takie, które zajmie nam jedno pole. Nie wiem, czy będzie wyłapywać, jak będzie w ten sposób stało. Zobaczmy, jak te pojedyncze łóżka są. Jeżeli pojedyncze łóżka są dobre... Nie, niestety jest te spalone. Zobaczmy jak reszta. To może byśmy na razie po prostu jechali na pojedynczym łóżku? A, to było jedyne. Okej. To w takim razie postawmy sobie taki stół. I postawmy na nim TV, które naprawimy. I jak naprawimy te TV, też w sumie czekajcie, możemy śmiało postawić to tu. Będziemy mieli tutaj stolik z TV,
które trzeba będzie naprawić i będziemy oglądać na tym gorszym TV, ale będziemy mogli robić ten ślad tutaj ekologiczny, znaczy przemysłowy, przepraszam. Tak więc rozpal i napraw. Wydaje mi się, że trzeba właśnie używać tego kominka, żeby ten ślad szedł. Jeżeli się mylę, to przepraszam bardzo. I cóż, TV naprawione. Pójdźmy spać i trzymajmy kciuki, że nie spalimy chaty. Zacik wrócił do domu. Nie ma się najlepiej z tego, co widzimy, ale koniecznie musimy dzisiaj pojechać do kogoś, żeby porozmawiać, przeprowadzić ten wywiad z właścicielem domu. Awans jest tutaj dla nas dość ważną kwestią, przynajmniej jak na razie. Ha! Co ty chciałaś z mikrofali? Owsiankę. No dobra, jedz. Tina Tinker, again? No chcesz, no to przyłaś. Może znowu w czymś mi pomożesz w takim razie. Zostańmy najlepszymi przyjaciółkami. Wręcz wytworzony przedmiot tofuj. I entuzjazmuj się wszystkim. Zobaczymy co ona na to. Tymczasem Zacik, pospisz sobie później więcej. Na razie zadbajmy o to, żebyś nie był w złym humorze i lecimy do kogoś do domu. Czy mamy jakąś opcję, żeby ją poprosić o poradę? Jestem ślepa albo nie widzę? Zjedz nuggetsy z kurczaka. Nie będziesz marudził mi znowu, że to z mikrofali. Co, nie chcesz? Dobra. Podróżuj. Pojedzie do kogoś do domu. I jeżeli nikt się nie oburzy, to tam pogotuje. No nie mówcie, że nam się buguje. Pojedź do kogoś do domu. No. Pojedź do kogoś do domu. W międzyczasie ugotuję coś u kogoś lub zwędzi coś u kogoś do jedzenia. I może dzięki temu przestanie mieć ten negatywny, wiecie, efekt. Nie chcę za bardzo kupować rzeczy, które tak w zasadzie nie są nam aż tak potrzebne. I zobaczymy, czy może przeprowadzić wywiad, czy źle się czuje. Dobra, może przeprowadzić wywiad. I zapuka do drzwi. Wywiad ukończony, to jest najważniejsze. Podajmy kolację. Sałatkę ogrodową i zobaczmy, czy zaczną się burzyć, że gotuję. Czyli jednak zrobił te nuggetsy z kurczaka, no. Jak na razie nikt się nie burzy.
są też rzeczy, które możemy sobie pożyczać, ale jak na razie. Aha, w ten sposób, okej. Spróbujemy zwędzić, co się da po tym, jak zjemy. Zobaczymy, co na to właściciele domu. Nie jest to dość uczciwe zagranie, no bo przyszliśmy przeprowadzić u nich wywiad i nagle wszystko zgarniamy, ale no... Życie, nie? Nie. To ma być w twoim eku. To pójdzie do nas do domu. I tak. Lecimy do domu. Mamy jedzenie, które trzeba włożyć do lodówki. Które sami zrobiliśmy, które sami za nie zapłaciliśmy. Użyliśmy tylko ich lodówki i blatu. I przy okazji zwędziliśmy im stereo. Także super. Aj, coś czuję, że zaraz polecą komentarze typu Zecik, ty złodzieju! jestem bardzo ciekawa, co wy na to. A ty, Yumi, co się? Nudzisz się? Wyłącz! Po co ci teraz TV? Skoro nas stać, to kupmy jeszcze jeden rozsadnik i zasadźmy jabłuszko. Zasiej jabłuszko, jabłuszka zawsze się przydadzą. I wrzućmy składniki reszty jabłuszek. Jabłuszka powinny zadziałać. O, można jeszcze zrobić wodę sodową. Ciekawe. Podlej teren. Wyczyść. I pójść do łazienki. Zobaczymy, jak długo czasu zajmuje zrobienie się czegoś takiego. Jak widzimy, dość sporo czasu. Ale nie jest też tak źle, jak myślałam, że będzie. Już mamy prawie skończone. Skoczmy na szybko ponurkować po okazję. Raczej w tym śmietniku dużo rzeczy nie będzie. Zazwyczaj nie ma zbyt dużo tu rzeczy. Zlewuś i tyle. I widzicie, już jest pusto. Ale możemy podejść tutaj, zaraz będzie gotowe. Widzicie? I zobaczmy, czy będzie to kombucha. Sok musujący jabłko. A... Kwiaty lub zioła. Okej, okay, czyli znowu tym razem moja wina. Czy szpinak zalicza się do warzyw, czy ziół? Warzywo. Ziół nie mamy. No to kwiaty, dzwonek. Będzie dzwonkowe, chociaż nie wiem, czy chciałabym coś takiego pić. Ale okej. Chwasty mamy. Podchwaszczajmy. Zbierzmy cały plon. Opryskajmy przeciwko owadom, bo gdzie nigdzie trzeba. O, nie zebrało wszędzie plonu. Zbieraj wszędzie plon. A ty już nie musisz do pracy? Co śpisz dalej? Widzicie jaki? Trzeba do pracy? A, bo ja klikam pojedynczo, okej. Okay. Zbierz wosk. Zbierz cały plon. Nie wiem, czy słyszeliście, właśnie Shiva kichnęła. Oj, mój słodziaczek. Zdróweczko. Zabieramy dalej wosk. Skoro tu się pojawił wosk, to może tam przy restauracji również trzeba będzie sprawdzić. I cóż, tutaj pewnie też w takim razie.
Zbierz cały plon. Zbierz wosk. Zbierz wosk. Weźmy to, co się przetworzyło już. Okej. I zobaczmy, jak się ma ta roślinka przy restauracji. Znowu nie w tą stronę poleciałam. Świetnie. Czy mamy tutaj wosk? Nie. Możemy tylko obejrzeć ten... możemy tylko to obejrzeć. Dobra, wrzućmy składniki. Czy mamy jeszcze... Czy jedno winogrono starczy? No, się okaże. I pośpijmy, póki to się robi. Nie wiem, czemu wybrałaś opcję zdrzemnij się, ale okej, weźmy. Nie mam pojęcia, co się stało, ale okej. Chyba się zbugowało coś. Tak czy siak, nie mamy kombudży. I czemu cały czas coś popijasz? Nie ruszaj tych wytworzonych rzeczy. Śpi! Co ci nie pasuje? Śpi. No. Czy dalej działa? Dolejemy paliwa, skoro jest taka opcja. I kupmy zioła, bo w tym tempie to nie skończymy nawet w czwartek tego zlecenia. Są trochę trudniejsze te zlecenia niż sądziłam, ale to też moja wina, bo nie przeczytałam na samym początku. W takim razie może zaciknik doleje paliwa. Niech Yumi jeszcze chwilę pośpi. Nie są za bardzo parą, więc nie wiem, czy będzie chciał razem spać obok. Się okaże. Nie może się w ogóle nawet dostać, okej. W takim razie Yumi zwalnia łóżko. Niech pójdzie spać. Okej, coś nam się zepsuło. Co takiego nam się zepsuło tutaj? A nie, to po prostu błyszczy. Myślałam, że się zepsuło. Jak wyglądają nasze zioła? Mamy bazylię, mamy szałwie. No dobra, niech będzie po jednym. Zasiejemy, a z reszty wrzucimy składniki. No to ładnie zasiało. Będą 4 bazylie w takim razie. A nie, szałwi 5, ok. Dobra, uruchom. Zasiej. Podlej. Mamy już 4 poziom ogrodnictwa, słuchajcie, przez to wszystko. I pójdźmy do tego śmietnika przy restauracji. On zawsze jest jakoś bardziej pełen. Ponurkujmy po okazji, może w końcu trafi nam się ten laptop, bo jak nie, to naprawdę szlak nie trafi. Czemu nie chcesz nurkować po okazji? Co nie tak? Nie mam pojęcia, co się dzieje z Teamsami po tej aktualizacji, ale mam nadzieję, że to wszystko naprawią. I czemu dostałam cały czas tylko części i 0 powiadomień? Nie rozumiem. Tak czy siak, zobaczmy, czy te kombucze możemy wysłać. Wyślij klientowi do akceptacji, wyślij klientowi do akceptacji. Coś jej nie pasuje, nie wiem, wracaj do domu. Debug, do domu. I uwaga, uwaga, uwaga. Weź. Wyślij klientowi do akceptacji. Wyślij klientowi do akceptacji. Czy to wszystkie, które mieliśmy wysłać? Nie.
Słuchajcie, my dwa. Czy jest jeszcze tutaj jakaś... Tak, jest. Dobra, wyślij klientowi do akceptacji. Nigdy jej nie odzyskam, ale z tą nową matką jest trochę raźniej. I świetnie, właśnie o to nam chodziło, nie rozumiem. Chyba, chyba chodzi o tą pracę, że po terminie zaprzedać duszę korporacji. I on mi... No dajcie mi doczytać. Yumi wierzyła kiedyś w świat, w którym nie trzeba pracować na Slimoleone, ale w pewnym momencie porzuciła swoje frygańskie poglądy na rzecz stałej wypłaty. To już nie ta sama Simka. Okej, okay, czyli chodzi o to, że nie podoba jej się, że zarobiła tyle pieniążków nie jeden raz, a pod rząd. Także wychodzi na to, że musimy tego pilnować. I cóż. Już naprawdę niewiele nam brakuje, żeby, słuchajcie, kupić kolejny tutaj generator energii. Tak to chyba się nazywało. Także zrobimy kolejną wyprzedaż. Sok musujący, jabłko. Marchewkowy napój zepsute. Ups. Czemu zepsute? Barwnik kanarek, jedna sztuka. Pepitka. Gdzie ten barwnik kanarek znikł? Tutaj. Jedna sztuka, proszę bardzo. Coś nam się pokończyły tutaj rzeczy. To nic, to nic. Co ty tam wyprawiasz? Co ty tam wyrzucasz? Ajajajajaj. No nic, lepsze to niż nic. Topazu też nie potrzebujemy. Zaraz nam tutaj będzie gotowe. Okej, okay, weźmy. Ustawmy kolejne, co tam posiadamy. Niepodejrzany, marchewkowy. Co wam nie pasuje w moim marchewkowym napoju? Bo co, bo to ma warzywo? Wyrzućmy w takim razie bazylię. Wyłóż towar na stoisku. U, piąty poziom wbiliśmy. obsługuj stoisko. I podnieś cenę 200% i rozpocznij sprzedaż garażową. W międzyczasie, jak się masz, Zyciku? Nie tak źle, jakbym podejrzewała. Także zjedz na szybko krakersy, napraw kran i weź prysznic. Tymczasem, witam, witam, towar jest niesamowity. Naprawdę polecam kupić i spróbować. Ogólnie znasz ten żart? I naprawdę bardzo świetny towar. Tak świetny, o witam, witam, świetny towar, bardzo pyszny. Tylko naturalne składniki, sama wyhodowałam. Naprawdę przecudowne, polecam. O, witam śliczną panią, naprawdę świetny towar, polecam. Och, co to za piękność, zapraszam serdecznie, piękny, smaczny towar, wcale nie zepsuty. Towar naprawdę przecudowny. Ogólnie znacie ten żart? Bardzo, bardzo śmieszne i naprawdę bardzo pyszne towary, pyszne soki, świetnej jakości rzeczy. Polecam serdecznie. Witam, witam serdecznie, pyszne produkty, wszystko super. So,
może Zacik przy okazji zapoznasz się z kimś. Zapraszam serdecznie, bardzo pyszne, pyszne towary. No nic, rozpoczniemy jeszcze jedną sprzedaż garażową. Bardzo świetny towar, polecam, polecam wszystkim serdecznie. Pyszne marchewkowe napoje. Wkrótce pojawi się również napój z bazylii. Przepyszne, serdecznie polecam. Zostały mi jeszcze naturalne barwniki. Idealnie się, słuchajcie, nadają do wszystkich tutaj waszych projektów. Witam, witam serdecznie pana Henryka. Bardzo miło mi pana poznać. Bardzo przepyszne, przepyszne napoje. Tak. Naturalne barwniki, wszystko robiłam sama. Chyba ludzie nie są za bardzo zainteresowani z tego, co widzę. Ale schodzi, schodzi, to najważniejsze. Prześliczna pani, mówię cudo, a nie barwniki. Bardzo, bardzo polecam serdecznie. Naprawdę świetne, super ceny. Tylko 200% marży. Ostatni barwnik, to pierwszy, ten lepszy, naprawdę super towar, polecam bardzo serdecznie. No i nic, nie sprzedało się, trudno się w takim razie mówi, tutaj Yumi nam padła, no nic dziwnego, różnie to bywa. Co to było? Aha, okej. Okay. Wyczyśćmy, słuchajcie, stanowisko, pójdźmy spać. I tak, nie poszło aż tak źle, ale nie poszło też aż tak dobrze. Na pewno musimy jakieś nowe zlecenie przyjąć, ale tym razem chyba nie na soki, spróbujmy coś powytwarzać, bo... No jakoś nie aż tak bardzo jara mnie robienie tych soków, przyznam wam szczerze. Także dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. Czy chcielibyście wytwarzanie mebli? Czy chcielibyście wytwarzanie świec? Bo w sumie mamy dość sporą ilość już wosku, jak na początek. Także czekam na wasze zdanie na ten temat. Już tutaj dalej w Let's Play'a postaram się naprawdę nie tykać. I tak, na samo zakończenie sprawdźmy, czy stać nas już, stać nas na kolejny. No to super. Super, słuchajcie, mam nadzieję, że w ten sposób nie będzie problemu z dostępem. Odpalmy kolejny i teraz już powinien nam się zacząć robić inny ślad ekologiczny. Jeżeli nie będzie się robił, to nie wiem co się stanie, ale sprawdźmy. Mamy trzy urządzenia, które, słuchajcie, dają ten przemysłowy ślad. Także zapiszmy, przejdźmy do zarządzania świetami i zobaczmy, czy ta parcela już, słuchajcie, generuje wystarczająco dużo. Czy generujemy niestety mało i potrzebujemy po całej okolicy porozdawać takie rzeczy. No, z tego, co mi pokazuje, to chyba jesteśmy dalej tak samo. Na nic się nie skarży. Skarży się tylko na restaurację, że czegoś w restauracji brakuje. Nie wiem, jak to pogorszyć. Pomóżcie mi koniecznie w komentarzach i tak. Tym razem już będę się was słuchać. Nie będę kolejnych odcinków tworzyć bez was. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!